Fibula. Starożytna ozdoba, metalowa zapinka do spinania szat. Funkcją i kształtem zbliżona do współczesnej agrawki. Używana w Europie od późnej epoki brązu, czyli około 1500 lat przed naszą erą, aż do średniowiecza i zastępująca guziki. Dziś chciałbym Wam pokazać znalezioną przeze mnie fibulę, która wyznaczyła nowo odkryte stanowisko archeologiczne w bardzo ważnym dla mnie i osobistym miejscu. Co prawda, nigdy nie spodziewałem się takiego odkrycia, ale poszukiwania potrafią być zaskakujące w każdym momencie. Będzie oczywiście za chwilę film z momentu jej odkrycia. Moja fibula, tak tu ją nazwę, pochodzi z okresu samego początku naszej ery i ma około 2000 lat. Zrobiona jest ze stopu brązu i według typologii według Oskara Almgrena widnieje pod numerem 10 w pierwszej grupie oraz datowana jest na początek I wieku naszej ery. Jako ciekawostkę dodam, że pochodzi dokładnie z czasów, w których żył Jezus. I z racji, że ta fibula jest przykładem wpływów rzymskich, to można ją uznać prawie jako relikwię, ponieważ nie da się wykluczyć, że nie może mieć coś wspólnego ze wspomnianym Jezusem. Cały film z wyprawy, na której odkryłem tą fibulę, celowo został pozbawiony tego fragmentu dla dobra stanowiska, ale już teraz zapraszam na bardzo emocjonalne dla mnie odkrycie. Dobra, proszę Państwa, ja muszę ochłonąć, znaczy ja już tutaj chyba z 2 minuty. Nie chcę zaglądać do tego dołka. Prawdopodobnie ta scena będzie wycięta z filmika. Znaczy na pewno będzie wycięta. Bo mi się zdaje, że ja znalazłem fibulę. Na 100% chyba. Ja dosłownie jestem w szoku. Ja jestem w szoku. To jest fibula na 100%. Mi się na ręce trzęsą. Ja mi się wierzyć nie chcę. Wiecie co? Nie wiem. To jest fibula. Ja nigdy nie miałem takiego czegoś w ręku. Nie wiem, ja muszę zgłosić to do tego. Pewnie napiszę tego maila, pewnie dzisiaj jeszcze. Jestem w takim szoku, że to się w głowie nie mieści. Jestem dosłownie w szoku, nie wyobrażacie sobie, co to jest dla mnie. Ja podejrzewam, że tamten w poprzednim odcinku malutki kawałek, co ja znalazłem w innym miejscu, że to jest tego. Że to jest związane ściśle z tym tutaj. No nie wiem. Ja jestem w takim szoku, że naprawdę. Uwierzcie mi. Jest niemożliwe. No jest niemożliwe. Nie wiem, mi się bateria chyba skończy zaraz w GoPro. Tego to ja się nie spodziewałem. Ja spróbuję to nakręcić, spróbuję pędzelkiem wyczyścić. O Boże. Nie wiem, jak to się ułożyć. To jest na 100% fibula. Myślę, gdzie ją włożę, żeby ją nie zniszczyć. No ja pierdzielę. Na 1000%. Nie wiem, czy to widzicie, co ja. Boże. Jestem w szoku. Tego się tutaj nie spodziewałem. Nie mogę dosłownie. Nie wiem, chyba nie dodam tego filmiku. Tego. Nie wiem, co ja mam zrobić. Ja muszę powiadomić WKZ i tego. I nie wiem, da mi odpowiedź. Czy to jest normalne znalezisko? To jest niemożliwe. Ja jestem w szoku dzisiaj. Ja jestem w szoku. Ja to ostatnio też chodziłem tędy. Jestem w takim szoku, że wiecie co. Ja nie wiem. Dobra, ja sobie zdjęcia porobię. No, naprawdę.
Jestem w szoku, że niemożliwe. No na razie. Znaleziona została na głębokości około 20 cm wykrywaczem MineLab Xterra Pro. Sygnał, jaki daje taki artefakt, jest między 10 a 20. Nieopodal znalazłem także wspomniany w filmie tajemniczy fragment kabłączka od starożytnego pasa także z tego okresu. Kabłączek służył do przypinania np. sakiewki, sztyletu lub innych podręcznych rzeczy. Oba te artefakty przekazane były do właściwej instytucji i z informacji, jakie dostałem od wojewódzkiego konserwatora zabytków, są już teraz w muzeum.